Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Serdecznie witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w tym szczególnym czasie, który Bóg nam dał jeszcze dzisiaj przeżywać. Ten czas tak bardzo szybko biegnie, zbliżamy się już do końca dzisiejszego nabożeństwa. Ale myślę, że ważnym jest to, abyśmy byli świadomi tego, że czas dla nas, dany nam przez Boga, jest ściśle określony. Dlatego chciałbym jeszcze tak zwrócić uwagę nas wszystkich poprzez Słowo Boże na to, co Bóg mówi odnośnie czasu, cośmy powinni brać pod uwagę każdego dnia. Chcę odczytać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z listu do Hebrajczyków, z rozdziału 3 i tu 3 wiersze od 12 do 15. Zwróćmy uwagę na treść tego słowa. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeżeli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeżeli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. I oto tutaj w tym krótkim odcinku zauważamy, że autor tego listu zwraca się do ludzi wierzących. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to miejsce, które odczytałem, ono odnosi się do ludzi wierzących, dlatego że mówi bracia i na pewno dotyczy również i sióstr. I ostrzega, żeby u kogoś się nie pojawiła taka tendencja czy taki stan, żeby się stał niewierzącym i żeby odpadł od Boga. A istnieje takie niebezpieczeństwo. Chwała Panu Bogu za święte powołanie, za przebaczenie grzechów, za dar Ducha Świętego, ale musimy wiedzieć, że dopóki jesteśmy na tej ziemi, w tym ciele, dopóki pielgrzymujemy, istnieje niebezpieczeństwo, że możemy utracić ten cenny skarb od naszej postawy, od naszego działania i trzeźwości duchowej zależeć będzie, gdzie spędzać będziemy wieczność. I dlatego też, drodzy, chcę tutaj może w krótkości tylko zwrócić uwagę, może przypomnieć to, co myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że czas, który nam Bóg dał, można i dzieli się na 3 części. Czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły. Czas przeszły nie należy już do nas, stał się historią. Czas przyszły nie należy do nas, bo nie wiemy, jaki on długi będzie przeznaczony dla nas. Liczy się obecnie czas teraźniejszy, to znaczy dzisiaj, teraz. Dlatego tutaj mówi tak wyraźnie Słowo Boże, że napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, ten czas teraźniejszy. Wiecie, w życiu to już jest tak, że ludzie starsi, może tacy jak ja, czy inni, którzy tu są, lubią wspominać dawne czasy. O, kiedyś to było tak, to było tak, to było tak. No, nic dziwnego. Bo ludzie starsi przeżyli już coś, pamiętają, co to było i niekiedy też no, z takiego dobrego serca chcą udzielać dobrych rad młodszym i myślę, że to jest właściwe. No, natomiast młodzi ludzie w średnim wieku wybiegają myślami do przodu.
mają założenia, plany, przedsięwzięcia i oczywiście dążą do tego. I to jest też nie złego w tym, no bo człowiek musi jakoś układać swoje życie, tylko dobrze jest, jeżeli je układa zgodnie z myślą Bożą i również z taką trzeźwością duchową, mając na uwadze, że ten czas, który jest dany, jest czasem ograniczonym. Jak wspomniałem już poprzednio, że właśnie Bóg daje każdemu z nas tyle czasu, ile nam jest potrzebne do przygotowania się do wieczności. Zgadzacie się z tym? Bóg decyduje. My wiemy, na pewno mamy dowody tożsamości, żeby zapytać każdego jednego, kto wie, kiedy się urodził, prawda, ile ma lat, gdzie mieszka, ale jednego nie wiemy. Kiedy Bóg odwoła nas z tej ziemi? Kiedy będzie nasz ostatni dzień? Chwała Bogu za to. Ale musimy wiedzieć, że przyjdzie taki dzień. I dlatego też, drodzy, chcę tutaj podkreślić, jak bardzo ważną jest rzeczą to dzisiaj, o którym mówi Słowo Boże. Bo ono przejdzie, ono jest bardzo krótkie. To dzisiaj, czy inaczej teraz. To właśnie teraz, w tym czasie, który nam dał, chociażby dzisiaj, w tym dniu, właśnie 12 marca, że on przejdzie, słońce się przesuwa, cienie przechodzą i jest, już niedługo będzie popołudnie, będzie wieczór i zakończy się ten dzień i on przejdzie do historii. I to właśnie teraz, w tym czasie i nawet kiedy tu jesteśmy na tym miejscu, to jednak my myślimy, my podejmujemy decyzję, my coś działamy i to jest tak bardzo ważne, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje, postanowienia, a szczególnie chodzi tutaj o naszą postawę względem Boga, Jego przykazania, o naszą postawę w działaniu, aby dobiec do końca, żeby czasami, jak tutaj Słowo Boże mówi, żebyśmy nie popadli w zatwardziałość. Co to znaczy zatwardziałość? A no tak, człowiek staje się taki nieczuły. A Słowo Boże, które mówisz, które słyszy, tak, tak, to jest dobre słowo, ale to jeszcze nie czas. To ja jeszcze zdążę, ja jeszcze jakoś się postaram, dlatego że mam teraz, no może ważniejsze sprawy. Wiecie, tak to bywa w życiu, że często ludzie ubolewają nad błędami swojej przeszłości. I mówią w ten sposób, o, gdyby się tak wrócił ten dzień, gdyby się tu wróciła ta chwila, to już bym tak nigdy nie powiedział. Nigdy bym tak nie postąpił. Nigdy bym nie poszedł tam, czy nie zrobił tamtego. Bywa to tak w życiu? Myślę, że każdy gdzieś to tam przeżył i żałował. Aby więc nie żałować, to jak bardzo ważne jest podejście mądre, trzeźwe, i licząc się, czy liczyć się właśnie z odpowiedzialnością, że za każdy stracony czas, za każde słowo niewłaściwe, za każdy czyn w naszym życiu, który nie jest zgodny z wolą Bożą, który nie jest godny dziecka Bożego, będziemy musieli odpowiedzieć. Zgadzacie się z tym? Taka jest prawda. Ja nic tutaj nie wymyślił. Gdybyśmy czytali Słowo Boże dokładnie, a myślę, że czytamy, to zdajemy sobie właśnie z tego sprawę, abyśmy nie ubolewali, bo nie chodzi tylko o to, że tam zaniedbałem pracę, czy w ogródku, czy w domu, czy w miejscu pracy, ale tutaj chodzi o wieczność, o naszą wieczność, od naszej postawy dzisiaj, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy przyszliśmy specjalnie na to miejsce, aby stanąć przed obliczem Bożym. I mając tą świadomość, że Bóg nie tylko tak nas widzi, jak my jedni drugich widzimy, ale Bóg zna nasze motywy, nasze podejście, nasze pragnienia, nasze przeżycie i nasz stosunek odnośnie tego Słowa, które jest w imieniu Jezusa Chrystusa odczytywane z tego miejsca. Ono nie jest darmo odczytywane. Ono nie jest tak, żeby dla spędzenia czasu, ale właśnie, że przez to Słowo Bóg przemawia do mnie i do ciebie.
I powinniśmy mocno weryfikować nasze myśli, nasze postawy, nasze działanie w porównaniu z Bożą wolą i Bożego Słowa. Drodzy, chcę tutaj podkreślić, że w tym czasie łaski, który nam Bóg daje, a daje nam jeszcze dzisiaj, to znaczy przemawia do nas poprzez swoje święte słowo, poprzez świętego Ducha i stale powiada dziś. Nie zaniedbujmy czasu, wykorzystajmy ten czas, który Bóg nam dał. Odczytam tu takie jeszcze słowa, które mówi apostoł święty Paweł w liście do Efezjan. Zapisane są również ostrzegające. I znowu 5 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. 5 rozdział i 15 wiersz i do 17. Baczcie więc pilnie, a jak macie postępować? Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystują czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale zrozumiewajcie, jaka jest wola Boża. Bracia i siostry, jakże tu jest dobitnie powiedziane, że musimy pilnie patrzeć, obserwować, i abyśmy się okazali rozsądnymi, mądrymi ludźmi, którzy właściwie dysponują tym czasem, który Bóg dał. I tutaj powiada, wykorzystują czas, gdyż dni są złe. Biblia Gdańska mówi także, wykupują czas. Wykupić, to znaczy z czego zrezygnować i z tym zaoszczędzonym czasem, gdzie my może poświęcamy na niewłaściwe rzeczy, spędzenie w niewłaściwym miejscu, czy inne okoliczności, które są pospolite, abyśmy poświęcili ten czas raczej na Słowo Boże, na modlitwę, abyśmy poświęcili, aby być ku zbudowaniu innym, ku zachęcie innym. A taka jest wola Boża. I ten czas my musimy przeznaczyć. Możemy ten sam czas, który Bóg nam dał, oczywiście zmarnować. Często ludzie powtarzają tak, nie mam czasu. Jeśli trzeba pojechać, coś uczynić, nie mam czasu. Tamten mówi, no nie ma czasu. Ale to nie jest prawda, bo Bóg dał każdemu jednakowy czas. Jednakowy wymiar, adekwatnie do jego możliwości, predyspozycji, powołania i przeznaczenia. Tylko od nas zależy, jak my tym gospodarujemy i dlatego tutaj powiada, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale zrozumiewajcie, jaka jest wola Boża. Wola Boża względem ludzi wierzących, można by powiedzieć, na pewnym obszarze jest jedna, ale w drugich dziedzinach czy innych to również wola Boża w pewnym szczególe odnośnie mnie będzie inna jak u brata. U jednej siostry, którą Bóg powołał, ta wola Boża w jej życiu osobistym i działaniu będzie troszeczkę odmienna od drugiej, ale ono wszystko będzie prowadziło ku jednemu. I dlatego też, drodzy, chcę tutaj podkreślić jeszcze te słowa, że ludzie, o których mówi Biblia, umieli wykorzystać czas, okoliczność, którą Bóg dawał. No, popatrzmy, tu chciałbym odczytać z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 18. I tutaj czytamy takie słowa. To jest taki przykład, ale myślę, taki bardzo adekwatny do tego tematu. I Ewangelia Łukasza, rozdział 18, od 35 wiersza czytamy o takim wydarzeniu. A gdy on, to znaczy Pan Jezus, przybliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał, a on zaś coraz głośniej wołał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Chcę tutaj może do tego momentu tylko, ze względu na czas, ale my wiemy, że on skorzystał z tego. I Pan Jezus jego zapytał, co chcesz, abym ci uczynił?
Czy Pan Jezus nie wiedział, co temu człowiekowi trzeba było? Wiedział, ale chodziło o to, aby człowiek wyraził to przed Nim. Aby powiedział to, co było najistotniejsze w tym takim odpowiednim czasie. Wyobraźmy sobie, gdyby ten człowiek niewidomy, jak tutaj powiada, ślepy, no usłyszał, że Pan Jezus przychodzi. Dobrze, no ale no trudno, ja jestem ślepy. Nie, ten człowiek postarał się wykorzystać tę okoliczność, ten moment, tą okazję do tego, aby skorzystać. I on krzyczał: Jezusie, Synu Dawidowy. I tak się zastanawiam, dlaczego nie powiedział Synu Józefa, czy Synu Marii, ale powiedział Synu Dawidowy. Ponieważ to określenie w Izraelu odnosiło się do Mesjasza. Odnosiło się do Zbawiciela. I on jako wierzący człowiek, że to jest Mesjasz obiecany. Że to jest właśnie ten, który mi jedynie może pomóc. I on tak rozpaczliwie wołał, bo wiedział, że to jest jedyna szansa. Dziś on nie pójdzie za Jezusem, bo jest ślepy. A Jezus pójdzie dalej, może więcej nie być takiej okoliczności. I widzimy, że on wołał i nie pożałował. Nie pożałował. Co chcesz, żebym ci uczynił? No Panie, żebym przejrzał. To był problem jego. Przejrzyj, Twoja wiara cię uzdrowiła. Nie inaczej się ma sytuacja w naszym życiu i dlatego też Pan Jezus Chrystus, Bóg przez swoje święte słowo, On nawołuje nas wszystkich, dopóki Bóg dał ten czas. Wiecie, no, młodzi ludzie mogą powiedzieć, czy w średnim wieku mogą powiedzieć tak, no dobrze, no to wy staruszki, to już się przygotowywujcie, a my młodzi też mamy ho-ho czasu. Tak nie jest, wiemy jak życie jest. Ile młodych ludzi odchodzi niespodziewanie? W średnim wieku. Czasami my sobie układamy w naszym życiu, o teraz no to tak przychodzi czas na tego, na tamtego, a dzieje się całkowicie inaczej. I przychodzi niekiedy moment tak, że nagle niespodziewanie Pan Bóg odwołał z naszego grona, czy to siostrę, czy brata. No Panie, teraz. I niekiedy ludzie mówią tak, no dopiero wczoraj rozmawiałem z Nim. No, wczoraj żeśmy się widzieli, a dziś już? Już nie ma. Bóg odwołał. Dlatego mówię, że to, co będzie jutro, nie należy do nas. To jest w ręku Bożym. Dlatego też, drodzy zgromadzeni, zechciejmy zwrócić uwagę, żeby wykorzystać ten czas, który Bóg nam daje, ponieważ nas wszystkich, bez względu na wiek, i może i na stan naszego zdrowia. Może być tylko jeden krok do wieczności. Każdemu z nas. Dzisiaj żyjemy, czujemy się dobrze, chwała Bogu. I często tak mówimy, oby było tak dalej. Ale bez względu na wiek, Pan Bóg może, bo u Boga jest inny kalendarz jak u nas ludzi, może powołać tą osobę i ktoś mu się sprzeciwi. Nikt. Więc i jakie jest wyjście? A wyjście jest takie, aby wykorzystać czas, który nam Pan Bóg Wszechmogący dał. I jeszcze chcę tutaj zwrócić uwagę, jakie są zwodnicze postanowienia niektórych ludzi. A wiecie, jakie one są? O, ja się nawrócę do Boga, będę wypełniał wolę Bożą, będę służył Bogu, ale tak. No, skończę studia, no trzeba byłoby założyć rodzinę, no później jakoś wychować dzieci, no później dopracować do jakiejś tam godnej emerytury i coś tam jakoś. I ludzie tak postanawiają, odkładają. To jak ten, który jest zapisany, Pan Jezus Chrystus dał takie porównanie odnośnie tego człowieka, któremu pole obfity, zbiorę dało, nagromadził, nabudował. O, teraz możesz odpoczywać, teraz możesz być spokojny o przyszłość. A tam jest takie słowo, głupcze. Oto tej nocy się upomną o twoją duszę. A to, co nagromadziłeś, czyje będzie? Co z tego wszystkiego? Nie skorzystasz z nic, bo Pan Bóg zawoła i nie zatrzymasz tego. I dlatego też, drodzy, chcę tutaj podkreślić o tym, że
musimy być przygotowani dziś. Gdyby Bóg zechciał odebrać czy odwołać mnie z tego świata, z mego ciała, dzisiaj, to co, zatrzymam to? Nie, nie mogę się sprzeciwić temu. I chociaż wszystkie moje plany, które były układane, one runą. Ale z czym staniemy przed Bogiem? Przygotowany. Nie, ja nie rozumiem i nie głoszę takiej nauki, żeby nie pracować, nie uczyć się, nie kierować rozsądkiem pracą, bo jest o tym napisane. Ale najsamprzód szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to będzie wam przydane. Bóg pomoże, ale nic nie może przewyższyć wartości duchowego stanu, przygotowania się i wykorzystania tego dnia, który Bóg nam darował. Wiecie, tu jeszcze zwrócę uwagę z Ewangelii Łukasza, a z rozdziału 19 następujące słowa. Było takie szczególne przeżycie Pana Jezusa Chrystusa, o którym Biblia zapisane jest tutaj, jak powiedziałem, 19 rozdział Ewangelii Łukasza i od 41 wiersza. A gdy się przybliżył, to znaczy się Pan Jezus, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą cię i ścisną cię zewnątrz i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z siebie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Inne miejsce byśmy czytali, jak Pan Jezus mówi: ilekroć chciałem was zgromadzić jako kokosz pisklęta, nie chcieliście. Pan Jezus zapłakał nad stanem ludzi, że oni nie rozpoznali tego czasu. Oni po prostu byli zaślepieni. I tutaj Pan Jezus mówi: nie poznało czasu nawiedzenia. Bracia i siostry, każdy z nas w swoim odcinku życia może przeżywać, i jest to darowane, ten czas nawiedzenia, kiedy Bóg porusza twoje serce, kiedy poprzez słowo, czy przez działanie Ducha Świętego, czy przez okoliczności życia stwarza ci możliwość, nawołuje ciebie: pójdźcie do mnie wszyscy, pójdź i ty, droga siostro, pójdź i ty, drogi bracie, pójdź, bo czas zbliża się do końca. Czy słyszymy na nasze uszy ten głos Ducha Świętego, nawoływania pasterza? Jeszcze raz chcę podkreślić, bo tak czuję w sercu, bez względu na wiek, bez względu na okoliczności, nasz czas jest ograniczony. Bóg dał nam dzisiaj ten czas i jeżeli go zaniedbamy, to tak jakbyśmy zaniedbali przyszłość naszej wieczności całkowicie. I dlatego wykorzystujmy ten czas. I jeszcze chcę tutaj zwrócić uwagę, może takie pytanie postawię. Co byś zrobił, co byś zrobiła, gdybyś się dowiedział, że jutro Pan Bóg cię odwoła z tej ziemi? Nie powiedziane, że ja komuś mówię, że tak będzie, ale może być. Komuś z nas Pan Bóg jutro odwoła tej ziemi. Ile by się nasunęło wtedy na myśl: to nie załatwiłem, to nie uregulowałem, z tym się nie pojednałem, nie wyznałem przed Bogiem mojej winy, nie naprawiłem jeszcze mojego życia, a Bóg dał mi ku temu możliwość, dał mi czas, dał Słowo Święte, otwarty przystęp do tronu łaski. Cośmy z tym zrobili? Powinniśmy żyć tak, przygotowywać się tak, jakby nasze życie miało się zakończyć już, może dziś czy jutro. Bądźcie gotowi. I dlatego też jeszcze chciałbym tutaj odczytać takie króciutkie słowa na zakończenie z psalmu 39. To są znane słowa psalmu, no niemniej jednak ja je przypomnę w tej okoliczności. Niech ono tak zapadnie do naszego serca, bo tutaj w treści tego psalmu znajdujemy, tu to może
tylko przeczytam dwa wiersze, 5 i 6. Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a kres życia mego jest jak nic przed Tobą. Tak, jutro nie należy do nas, nie należy do mnie, ani nie należy do Ciebie. Dzisiaj Bóg dał nam, bracia, siostry drogie, czy czujemy się szczęśliwi z tego powodu, że dana nam została ta łaska, ten przywilej, że możemy dzisiaj być na tym miejscu? Że możemy być przed obliczem Bożym, że możemy oglądać naszych braci, nasze siostry, że możemy słuchać tego słowa. To jest wielka łaska. Ja nie czuję się godny. Nie czuję się godny. Nie wiem, że Bóg tak upodobał sobie, że i mnie niegodnemu dał tę łaskę. Ale pamiętajmy, że Bóg oczekuje od nas reakcji na Jego słowo, na Jego łaskę, na Jego powołanie. Dlatego chciałbym was w tej chwili zachęcić, bracia i siostry, abyśmy mogli tak podziękować Panu Bogu za łaskę do modlitwy. I tak, abyśmy podziękowali za to, że jeszcze dał nam życia, że jeszcze dał nam tą możliwość, że możemy przyjść i robić się Boże i wołać Ojcze nasz. Chwała Bogu za to, że możemy oglądać naszych braci i sióstr. Pójdziemy do naszych domów, do naszych rodzin. Może problemów, może kłopotów, ale pamiętajmy, że Bóg jest z nami, jeżeli dajemy Mu miejsce w naszym życiu i On pokieruje naszym życiem. Poprośmy też Pana, aby dał nam takie serce pokorne, bojące się Boga, abyśmy umieli wykupywać ten czas, wykorzystać ten czas, że kiedy przyjdzie ten moment, że Bóg powoła nas, czy odwoła nas z tej ziemi, abyśmy mogli powiedzieć, w ręce Twoje polecam ducha mego. Chwała Bogu, gdy tak będzie. Przykłońmy nasze kolana przed obliczem Bożym i będziemy się modlić.